Witajcie drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Dominika i dzisiaj zapraszamy na kolejny podcast z cyklu Biografie fantastycznych Polek i Polaków. Prezentujemy tutaj sylwetki naszych wspaniałych rodaków, o których pamięta świat, a którzy w Polsce są trochę lub całkiem zapomniani. Dzisiaj historia życia człowieka, który nie tylko wyprzedził swoją epokę, ale także zasłużył sobie na tak prestiżowe porównania jak polski Edison, Leonardo da Vinci z Galicji, czy galicyjski geniusz. Ten człowiek powinien mieć pomnik lub przynajmniej ulicę w każdym polskim mieście. Uczyć się o nim powinny wszystkie polskie dzieci. Jan Szczepanik, polski Edison. Na świat przyszedł w 1872 roku, w Rudnikach koło Mościsk na dzisiejszej Ukrainie. Wtedy była to Galicja, zabór austriacki. Był dzieckiem nieślubnym, jego ojcem prawdopodobnie był lekarz, u którego służyła jego matka. Po kilku latach został oddany dziadkom do Krosna, gdzie uczęszczał do miejscowej szkoły ludowej. Potem było gimnazjum w Jaśle i seminarium nauczycielskie w Krakowie. Należy tu zwrócić uwagę, że Szczepanik nie miał wykształcenia technicznego. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel w różnych galicyjskich wioskach – Korczyn, Potok, Lubatówka. I w Korczynie właśnie, w siedzibie Stowarzyszenia Tkaczy, opracował swoje pierwsze wynalazki z zakresu tkactwa. Znudzony pracą nauczyciela porzucił ten zawód. To właśnie w czasie jego kariery nauczycielskiej objawiły się jego talenty. To właśnie z dzieciakami głównie majsterkował, zamiast uczyć ich według ówczesnych standardów. Podjął pracę w krakowskim sklepie stowarzyszenia, o którym wcześniej była mowa. To właśnie wtedy udało mu się opracować urządzenie optyczno-fotograficzne do produkcji gobelinów według określonego wzoru. Bezustannie poszerzał swoją wiedzę z wielu różnych dziedzin, szczególnie z fizyki i z chemii. Był samoukiem, który po prostu mnóstwo czytał. Pod koniec stulecia udało mu się w Wielkiej Brytanii opatentować telektroskop. Było to urządzenie do przesyłania obrazu i dźwięku na odległość za pomocą elektryczności. Stał się w ten sposób jednym z pionierów telewizji. Niedługo potem udał się do Wiednia i tam prowadził dalsze prace. Wysiłek owocował renomą i uznaniem w środowisku. Nie udało mu się dostać zwolnienia ze służby wojskowej. Znaczy na prośbę Galicyjskiego Towarzystwa Akcyjnego dostał je od Franciszka Józefa, ale wojsko zignorowało tę decyzję najjaśniejszego pana. Służył w 45. Pułku Piechoty Sanockiej, a w Przemyślu, gdzie odbywał służbę, poznał swoją żonę, Wandę Dzikowską. Po ślubie powrócił do Wiednia i tam kontynuował pracę. W tym okresie głównie rozwijał swoje idee pomocy tkaczom. Dzięki jego pracom udało się skrócić czas wykonania jednego gobelinu z miesiąca do godziny. W dużym skrócie mówiąc, stworzył urządzenie, które przenosiło schemat obrazu na tzw. patron za pomocą elektryczności. W ten sposób stało się możliwe stworzenie fabryk gobelinów. Sława Szczepanika zataczała coraz szersze kręgi. W jego pracowni odwiedzili go m.in. Ignacy Paderewski, Mark Twain, dzięki niemu w prasie za oceanem ukazały się artykuły o Szczepaniku, czy Gabriela Zapolska. Mimo wielu wynalazków i sporej sławy, do Szczepaników jednak wciąż nie zapukało materialne bogactwo, więc musieli wrócić do Tarnowa. Tam spędzili kilka kolejnych lat do wybuchu I wojny światowej. Jeszcze w Wiedniu Szczepanik opracował i poddał pierwszym testom kamizelkę kuloodporną. Była genialna w swojej prostocie. Była to jedwabna tkanina z cienkimi, stalowymi blaszkami, która okazała się być szalenie popularna w tym niepewnym bardzo czasie. Przynosiła też twórcy spore pieniądze. Przyszło też jeszcze większe uznanie, gdy król Hiszpanii Alfons XIII kazał obić materiałem Szczepanika swoją karetę i to dwukrotnie uratowało mu życie. Za to otrzymał z rąk monarchy najwyższe odznaczenie – Order Izabeli Katolickiej. Zachwycony jego wynalazkiem był również car Mikołaj II i nadał naszemu Edisonowi odznaczenie państwowe, ale ten go nie przyjął. Nie chciał orderu od zaborcy, zamiast tego car podarował mu złoty zegarek wysadzany brylantami. Czas spędzony w Tarnowie nie poszedł na marne. Szczepanik zajął się barwną fotografią i filmem dźwiękowym. Udało mu się opracować papier do barwnych odbitek, projektor do kolorowych zdjęć, a nawet stworzyć kolorowy dźwiękowy film.
Jego pracę później przez wiele lat wykorzystywał niemiecki Kodak. Niestety, Szczepanik, choć był wspaniałym wynalazcą i naukowcem, wyjątkowo kiepsko dbał o materialne efekty swoich prac. Wielką wojnę rodzina spędziła we Wiedniu, gdzie Szczepanik miał nawet podjąć pracę na zlecenie niemieckiego rządu. Berlin chciał zamówić ogromny gobelin przedstawiający wielkie zwycięstwa Niemców. Miał on zostać wykonany z użyciem wynalazków Szczepanika. Klęski wojenne jednak przekreśliły ten projekt. Po zakończeniu Wielkiej Wojny Szczepanik rzadko bywał w Tarnowie, częściej w Berlinie i we Wiedniu. W stolicy Niemiec zdiagnozowano u niego raka wątroby. Kiedy jego stan został określony jako beznadziejny, wrócił do Tarnowa i w tym mieście zmarł w 1926 roku. Został pochowany w rodzinnym grobie Dzikowskich. W życiu prywatnym państwa Szczepaników również było dobrze, choć nie obyło się bez tragedii. Doczekali się 5 dzieci, ale jeden z synów, Andrzej, w wieku 3 lat utonął w studni. Niestety niania nie dopilnowała. Inny z synów, Bogdan, w czasie II wojny światowej został aresztowany za działalność konspiracyjną i zginął zamordowany. Szczepanik jest jednym z najważniejszych wynalazców przełomu XIX i XX wieku. Niestety, mimo ogromnego wpływu na rozwój techniki, wciąż mało się o nim mówi. To już koniec historii naszego polskiego Edisona. Dziękujemy za wysłuchanie i oczywiście jak zawsze zapraszamy do udostępniania, lajkowania i subskrybowania naszego kanału, tak abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia!